Hej, witam was bardzo serdecznie dzisiaj w słodyczach włoskich. Moja babcia przyjechała z Włoch i przyniosła mi dużo, dużo słodyczy. Pokażę wam część z nich. Dobra, to może zacznijmy od góry. Pierwszą rzeczą jest takie Hodinost, tak się tu pisze. I to są takie ciasteczka w środku z czekoladą. I pisze, że jest ich 11 sztuk. O. Następną rzeczą są takie ciastka pod nazwą Knistotine. Tak wygląda opakowanie, a to są same ciastka i są w takich woreczkach i jest tu ich 8. Takie ciasteczka. Są bardzo dobre, bo już jadłam 2. I są pyszne. Smakują mi bardzo. Następną rzeczą są bardzo podobne ciastka do naszych hitów. Też takie okrągłe. Tylko, że one się nazywają Sandwich Biscuits. Nie wiem jak się to wymawia, więc nie miejcie mi tego za złe, bo tak wyglądają. To są takie same chyba jak hity. Bo też mają czekolady w środku. Tylko, że mają inną po prostu nazwę. Kolejną rzeczą jest taka czekolada Milka Carmelo Enosilo Intere Extragolos. I one właśnie, ta czekolada, nie wiem czy występuje w Polsce, może być występować, ale inaczej może się nazywać i inaczej może wyglądać, bo to jest włoska czekolada, ale też firma Milka, więc mi się wydaje, że w Polsce też chyba jest. To tak wygląda, jest pyszna, ona ma karmę w środku, bo jadłam ją, jest długa na szczęście, więc mam jeszcze u babci bardzo dużo tych czekolad, więc ja zawsze mogę, jak mi się skończy, iść po nią i po prostu mieć następną. Kolejną rzeczą, która występuje w Polsce, tylko że nie wiem, czy w takich dużych opakowaniach, są Twixy, takie wielkie i tam jest 7 razy 2, czyli no bo 7 jest opakowań, ale w jednym opakowaniu jest 2, czyli 14 batoników Twixów. Pewnie być może dużo osób z was jadło Twixy, bo są bardzo dobre. Może nie chcę mnie smakować, ale mi smakują. Proszę, takie wielkie, długie. Następną rzeczą, która występuje w Polsce i dalej nie wiem, czy też dużo opakowań, jest to Duplo. Czekoladowe. Pewnie też dużo z was jadło Duplo, więc po prostu polecam je. Następną rzeczą jest coś takiego pod nazwą Barrette Allatte i to jest podobna rzecz do kinderków. Widzicie, kinderki są podobne i kinderki też tu mam ze sobą, więc za chwilę też je zobaczycie. I to jest bardzo podobna rzecz, bo też w środku jest takie, no można powiedzieć, że to nawet kinderki, tylko że w innej odsłonie, w innej nazwie. I jest ich chyba 16, bo tu pisze 16, a nie do końca jestem pewna, czy to chodzi o to. Teraz mam ze sobą też zwykłe kinderki, kinderki chokolate. Jest ich 8, tak jak w zwykłym opakowaniu. Tylko, że są po prostu napisy włoskie i niczym się nie różnią. Są też na Wielkanoc zawsze wielkanocne kinderki we Włoszech i jadłam je i są takie same w smaku, więc tylko mają te opakowania bardziej wielkanocne. Teraz mamy Snickersy. Nie wiem, czy są takie opakowania w Polsce, ale w każdym razie Snickersy występują w Polsce i pewnie dużo osób z was jadło je. Są 4 akurat Snickersy. No i mam 2 paczki tego. Następną rzeczą są Bounty, które są kokosowe i też chyba w Polsce występują, ale też chyba w mniejszych opakowaniach. I mam też na dole Marsy u babci, ale ich po prostu nie brałam dzisiaj, bo mogę je wziąć w każdej chwili. No to Bounty. I ostatnia rzecz jest taka, bo mam jeszcze 2 czekolady małe, jest Hoko Fun Smoothie Caramel. Nie wiem jak to wypowiadać, to jest taki baton chyba z karamelem i jest ich 6 w tym. I teraz czas na te czekolady, to jest Milka Bubble, czyli takie kuleczki, no taka czekolada kuleczkowa, bąbelkowa o. O, i następną czekoladą jest zwykła Milka z orzechami, czyli Canna Cola con Avellanas, nie wiem, czy tak pisze, więc to jest chyba
Milka con Nacciole. Nacciole. Nie wiem, jak to wypowiadać. Nie znam włoskiego. I ona występuje w Polsce, a ta nie wiem, czy występuje, też chyba występuje. A nie wiem, czy występują. Ta występuje i ta też chyba występuje. Bo na przykład tamte rzeczy, co wcześniej, takie delki i inne, i te takie ciastka przed chwilą, co były, to raczej chyba nie występują w Polsce. Zresztą nie wiem, może polskich nie jadłam takich. To pokażę wam jeszcze picia dwa. No takie same, więc może wam pokażę jedno. Jest to picie, no dokładnie herbatka taka w butelce. De al gusto pesca, funny drink. I mam dwa, tylko że już pół wypiłam u drugiego. I są smaki, to jest akurat brzoskwiniowy i mam wszystkie brzoskwiniowe, bo mam cztery, tylko że dwa są moich braci, a ja mam dwa swoje. I to są brzoskwinowe, ale w tamtym roku piłam też cytrynowy, ale powiem wam szczerze, że wolę brzoskwinowy. No to chyba będzie na tyle w tym odcinku. I tak dosyć dużo słodyczy wam dzisiaj pokazałam, więc będę się z wami żegnać. To pa, pa!